Żądza ma kilka odmian i nie tylko dotyczy seksu. Seks jest normalną potrzebą umysłu, który dąży do zbliżenia z osobnikiem przeciwnej płci w celach prokreacyjnych. Dlatego pociąg płciowy nie jest potrzebą całego życia. Pojawia się w wieku nastoletnim, a zanika w późniejszym wieku średnim, ponieważ przed tym okresem jest na prokreację za wcześnie, zaś po tym okresie za późno. W zachodniej cywilizacji seks postawiliśmy na najwyższym piedestale. Zaczynamy za wcześnie, gdy jeszcze ani nie możemy, ani nie bardzo wiemy, jak to robić, czego wynikiem są często kłopoty i kompleksy przez całą resztę życia. Kończymy za późno, gdy zaczynamy ponosić porażki, frustrując się i ośmieszając przy okazji. W międzyczasie tak zwane życie seksem na co dzień powoduje, że wpadamy w obsesję seksualną, czyli w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie o niczym innym myśleć. A gdy uwaga jest skupiona nie tam, gdzie powinna, cierpi na tym edukacja i kariera zawodowa z jednej strony, zaś życie rodzinne z drugiej. Ktoś owładnięty tą obsesją niewiele zdziała w życiu, zaś duchowo nie tylko nie posuwa się ani o krok, ale w niektórych przypadkach spada